Witam Cię, Sonia Rafał. Dzisiaj zagramy M1, M2 Abramsem, lodotko F5A. To jest mój nowy nabytek, który tam ten wygracie pierwsze. Zmieniamy sobie. Widok z gracza, tak jak grałem, żebyście zobaczyli, jak to będzie. Dobra. No ja się tak osoby jechałem, bo jechałem, czy nie? Żeby to nie było. No tak wygląda mój Abramsik M2, A1. A czekaj, przepraszam. M1, M2, nie. O, patrzyłem na tego M1, na ten. Taki sam jak tam kolega ma Alion w tej klanie. Tu kolesia i BM podświetlali i podpalili. Tu zarzucało go, trochę mnie dreszniło to, bo ja bym, kurde, ten stabilizację niby ten czołg ma, kurde, no aż tak bym nie powiedział. Dobra, gramy na pociskach, jak widzicie M829. Na EPFSDS-a. Ale powiem tak, mam pierwsze pociski. Jeszcze będę miał jeszcze lepsze, które będą 500 chyba 50 coś tam. Ten sprawdzam, bo to na bieżąco ludzie podjeżdżają tymi lightami, tym wszystkim, jak widzicie. Dymy to dymy. To nie ma co tam udziwiać. O. I dwie gaśnice. W tej bitwie to ani razu nie użyłem, nie? Leoparda wyliczyłem. Nie zobaczyłem. On tym leopardem łapał. Ja go właściwie nie widziałem, to czołg, te, które ten. Ja nie wiedziałem, że tam leopard jest. Serio. Czy leopardem tym właściwie wycofał się. I bardzo dobrze. Super. Byłoby ryzyko, że śmierć go. No i tyle, nie? Dobra, nie ma co. O, jest leopard. Podjeżdża z kurczywek. Ja nawet nie wiedziałem, że on w ogóle naprawdę tak. A, i leopardzik. Trzeba gąskę ściągnąć, a coś na się patrzy, jaki łowek on ma. Ale dobrze, dobrze, jak widzimy, to jest nie. I śmierć. Przepraszam, pytanie musiałem kasznąć. Dorwać marderka. A, to dobrze, tego rozpalili, nawet nie widziałem. Serio, na podkopce to więcej wyciąłem. I nie wiedziałem, że ten leopardem podjechał. Ale co ja mogę, nie? Kurde, i to jest najgorsze, że stabilek nawet się nie zrobiło, wróci na. Dobra, dobra, i od tego momentu wkurzyłem się. Wyobraźcie sobie, wkurzenie moje. Jak to jest możliwe, że kurde, tak skurczybyki mnie wyrolowali? Dobra. Więc. Wow. Dobra. To tak przełączanie, chyba wybieranie tego, to tak działa. Dobra, ludziska. Dziwne jakieś. No wiecie, z tym od razu samolocikiem lecę z czterema AGM-12 Blaupunkt. Pomyślałem, że strzelę tego podstawowego tutaj. Ale coś właściwie się nie udało. Trafiło go, ale nie zabiło. Flarakiem się zresztą. Bałem się, że mnie rozwali. Że ogarnie to. Ale koleś 1000. Prawie jeden mach. Bo jednego macha to ciężko złapać. Ale jak mnie wkurzył. Jeden, drugi. Bo widziałem. O, lepiej tam nie widziałem. Dobra. Pierwszy wolałem się artylerią zająć, nie? Zmniejszyłem sobie prędkość. I nie ma.
zwiększyłem sobie prędkość. Będzie gamę, nie? Koleś flarakiem, to ja zawrotkę, nie? No zaraz wiadomo, że coś będzie, zaraz dalszy ciąg. I znowu się pojawił. Aj, kurde, jest to jeden. I co jest najśmieszniejsze, nawet nie patrzył się, czy ktoś go tam klepie, czy nie, ale rakiety robią swoje, nie? Jakbym wcześniej tamtego trafił, to bym dostał więcej, nie? Ale nie, jest aż tak źle, mogło być gorzej. Liczyłem, że w ogóle i tak tutaj mniej zrobię. Ale jak wyszło, to jest najważniejsze, nie? To sprzętko. Ten samolot w ogóle się rozpędza do 1250. Udało mi się w ogóle. Właściwie. I setek ten, kurde, znowu. I co? Co ja taką zaskoczenie, nie? 3 razy. I pomyślałem, że lecimy na lotnisko, nie? Trochę zgubiłem się, bo telefon mi zadzwonił. Więc w końcu, kurde, zapomniałem się, że prędkość. Prędkość, bardzo ważna prędkość. Prędkość, ale widzę, że tu dopiero po jakimś czasie, dopiero zacząłem, kurde, tutaj myśleć o tym. Zmniejszyłem sobie ten, o ten główienko, co to jest właśnie ten hydrodynamiczny hamulec, nie? To jest większość tych samolotów od tam, kurde, 6-3 ma takie coś. Tamte niektóre jeszcze niżej. Ale co mnie zdziwiło, to była już mała prędkość. Tylko tutaj nie widzicie, no. Mała prędkość. A urwało mi górka, właściwie. Bardzo mała. No, faktycznie nie powinno, ale... Turboślimak! Pamiętajcie, to jest turboślimaczek. To jest turboślimak. Tutaj to można, a to no można. O. Turbo, let's go, ślimaczku mój. To jest ślimak F5A. Dobra. No to właściwie dziękuję za uwagę. Byle jak lądowanie, ale bywa jak jest. Myślałem, że jeszcze zdążę polecieć. Jak widzicie, bitwa i tak wygrana będzie. Trzeci zostanę, jakby to nie było, nie? Jedyna szansa, kurde, trafiła mi się, że udało się tak. Naprawdę, więc pomyślałem, że nagram dla was, bo Abrams też nie jest wymaksowany, więc dzięki za uwagę i na razie.